Widzę, że masz nawet ten, żeby nas holować w razie czego. Wyciągarka jest? Nie? Nie ma. Kuba w nowych portkach. Jedziemy, Robert. O, Robert sobie ręcznie przerzuca później. Będzie asfaltówka, to będę mógł trochę na kole przystawić. Ostatnio to zimą byliśmy. To są najfajniejsze dni, tak jak dzisiaj. Pojeździć z Robertem mega sprawa. Pamiętam ten dzień, jak pierwszy raz śmigaliśmy. Kuba jedzie. Tomek, o jak ładnie wyglądasz, no. A jak gada ten Kajo. Myślę, że tam gdzieś będzie ta asfaltówka, to może tam trochę wyrwę na koło. Tak, słuchajcie, Robert codziennie upala. Oj, Tomek. No tędy to nie jechałem jeszcze z Robertem. Nowe tereny widzę. Ma specjalny gość, ma specjalny teren.
jest asfaltowa. Fajna symbioza, biegaczka mówi nam siema, fajnie. Gdzie tam? Legę tipa. Super. Nakurzyłem. Co z tym moim hamulcem? A dawaj, dawaj. Kubie pasują te portki. A Tomkowi ten ubiór. Zobacz, 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 zaraz chleba będzie. Użyłem. I też majonez. I jadą z tego kurzu. Ja.
chyba muszę... Gdzie jesteśmy? Co? Gdzie jesteśmy? A ja wiem gdzie? Nie wiadomo. U Roberta. Zapatrzyłem na Kubę. Pamiętam kiedyś, jak przyjeżdżaliśmy na początku do Roberta, to jeździł w naszym kraju, no to kręciliśmy tam przy domu i to była zima. No potem latem też byliśmy. Kuba też V-Maxy kręci. Hamulców. Tomek tam bąki kręci. Będziemy kręcić, tą drogę znam. Wszystkim chłopakom zaangażowanym w to, że Robert dostał właśnie tego wkłada pierwszego od nas. Bez was byśmy
przyjadę baszanem 200, zobaczymy jak to jeździ. Pierwszy raz na baszanie, no to jest dla mnie przeżycie wielkie. W końcu poznam baszana. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.